Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w 7 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry oraz czarny Adewale się z wami tutaj przywitał w dość konkretny sposób. Okej, co mamy tu zrobić? Wyzwól plantację Wellingtona na Morzu Karaibskim. Dobra, to gdzie mamy tego Wellingtona? To jest Tortuga. A Wellington? Jest, mamy tutaj Wellington. Moglibyśmy się przecież terpnąć do Fortu Luli bądź do kryjówki Maronów, jeśli oczywiście da radę. A, w sumie możemy. Co to dla nas? Tepnąć się tam. Praktycznie to jest nic. Ewentualnie jeszcze coś porobimy na tym morzu poza wezwoleniem plantacji Wellington. O, jest tu jakaś skrzynka. Tylko gdzieś jest tajnie schowana. I nikt właśnie tego nie wie, gdzie to jest. Trzeba trochę będzie poszukać. Czemu ich nie zabijecie? Przecież dobrze wiecie, że oni by jeszcze mogli coś złego zrobić. Ale oni mimo wszystko się upierają. Co im tam zależy? Uj. No dobrze. A tam na nas czeka statek. No koleś, ty chciałeś mnie zabić. A, to już w ogóle genialnie. Nie wiem, czy ja nie mogę sprintować. O, tu już można. Chyba gdzieś tutaj będzie ta skrzynka. Dobra. No to wygląda, że trzeba będzie się porządnie rozejrzeć. Takie zwykłe bieganie po tych jednych tych samych drogach nic nam nie da. O, tu już nagle przestaje sprintować tak bardzo. Ale tu znowu, o, jest skrzyneczka. Jeszcze jakiś sekret, no. Tylko niby jaki to może być sekret, no. Macie jakiś przykład? Czy będę musiał się męczyć znowu, żeby znaleźć ten sekret? Pomęczymy się, tu mamy jakąś minę, która nam będzie przeszkadzać. No chyba, że zrobimy z nią porządek, to wtedy nie będzie już mina nam zagrażać. Nie, może ten sekret gdzieś jest zawarty. Kurde, no poszukałbym tego sekretu jeszcze tak do reszty. Może jednak uda nam się wrócić. Patrz, nie umiesz się tam spiąć? Co za bałwan. Aha, tu się nie wespniemy. Trzeba zrobić coś takiego, nie? O właśnie. Ale to nie będzie problem. O, proszę. Już mamy drogę do wspinaczki. Gdzieś na pewno będzie ten sekret. Dobrze się rozejrzymy, to może go znajdziemy. A właśnie, mamy upgrade do odebrania. O, tu jeszcze paru niewolników trzeba uratować, to może wtedy
zgłosimy się po to, jak wyzwolimy plantację Wellington, to się wrócimy i weźmiemy to, co nam trzeba. O, możemy sprzedać jeszcze ładunek. Więcej na tym zarobimy. A w sumie sprzedajemy to wszystko na razie. I tak nam jest to potrzebne. A nam tylko zależy na zarobkach. Ten to jak skoczył teraz. Trochę bez przesady. Dobra, kurki sobie biegają. Tylko nie interesuje mnie to jakoś zbytnio. Gdzie ten sekret? Szukam go i szukam. A może to? He? Może tutaj się kryje. Ulepszenia eksperto credę. O. Dokonamy upgrade'ów. A pewnie. Co tam? I tak mamy już sporo kasy. Nam nie będzie szkodziło, jak sobie porobimy parę upgrade'ów. No i teraz jeszcze taran. No, warto było. Jak dla mnie, tylko tutaj już trzeba posiadać metale. A żeby je posiadać, to trzeba będzie właśnie ubijać statki. O! O, galion z dumnym lwem. Żegle wolności. Koło niewoli. Koło oddamy sobie koło niewoli. I żegle wolności. Ewentualnie jeszcze jakiś galion, ale nie chcę galiona kawki. Nie, 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 nie. Moment. O. To akurat będzie pasowało. No. Myślę, że to jakoś będzie pasowało. Nawet ciekawie to wygląda, trzeba przyznać. To był właśnie ten upgrade, czy to już w ogóle nie wiadomo. Kurde, jak nie znajdę tego sekretu, to pocałujcie mnie, nie powiem gdzie. Ale mam wrażenie, że tego nie znajdę jednak. Dobra, idziemy stąd. Sekret na pewno gdzieś jest zawarty, tylko my nie mamy za bardzo też czasu. Dobra. Szukamy plantacji Wellington. O, proszę bardzo. Gdzieś jeszcze chyba była mina. O. Właśnie. Jest. I ruszamy, ruszamy od razu. Bez gadania. A jak wam coś nie pasuje, to już możecie w ogóle tam nie wracać. O kurde, tam jest jakiś liniowiec. Ohoho, masakra będzie. Zakładam tak przynajmniej. Dobra, ale najpierw się tym zajmiemy. Tym największym zagrożeniem. Aż będą dwa liniowce. Ech, nie ma to jak walka z największymi statkami świata. I toczyć z nimi wojny. Czyli to jakaś wysepka widzę i nie zaś taka mała. No to łatwo nie będzie. Możemy już być pewni, że czeka nas... Nieco, o, już. Dobra. Już się zaczyna to, co lubię najbardziej. Kurde. Ja tak się bawić nie będę. O kurde, oni...
Oni naprawdę chcą nas rozgromić. Nie żartują. Oj. A, pudło. Moi drodzy, pudło. Aj. Teraz to żeśmy to zawalili. Dobra, teraz jest jedyna nasza okazja, żeby ich zniszczyć. Dobrze, poszło. Ledwie. Ale ekspertu kredę wyrobiło. Dobrze im tak. Nie będą z nami kozaczyć. Dobra, odpływamy szybciej. Tak czarny nakazuje. A teraz siekę robimy. I git. Tradycyjnie. Dobra, najpierw tą flagę, banderę zdejmiemy. Może nieco wyżej, no. Adewale. Umiesz się spinać przecież po spotatkach. Więc nie pitul mi tu, że ci się nie chce. Zrobisz to i koniec. Dobrze. A strzelcami się zajmiemy później. No bo i teraz. Jezu! Co to było? Dobra. To już było przerażliwe. Ale jakoś dałem radę, szczerze mówiąc. To były Angole? No tak, w sumie tak, to były Angole. Proszę bardzo. Wracają. Nie dość, że mamy problemy z Francuzami, to jeszcze Angole się wpieprzają. Dobra, niszczysz to. I git. Dobra, teraz jakoś trzeba będzie tutaj. O, proszę. No, tu. A, będzie ciężko z tobą. Dobra. A teraz tak. A, chyba jeszcze innego nie zabiliśmy na górze. Moment. To jeszcze raz. Ale może tym razem jakoś zastrzelmy go. A, nie sięgnie. Dobra, zrobimy to tak. Dobra. I gotowe, a my możemy już to zrobić. A, pomagają mi, ale no nie bijcie mi, ja chcę wam tu pomóc. Ja tu wam łatwo dogadzam, a wy tak, no nie, no ja tak się bawić nie będę. No, come on! Okej. O, jeszcze jedna tu. Dobra, poszczelamy sobie. Tutaj. Do tej beczki. No, miałem do beczki strzelić. No, daj mi do beczki strzelić. Dobrze, o to mi tylko chodziło. Czy to tak było trudno? No, i git. Dobra, jeszcze trzech. Ale to trzeba z nimi szybko. Łe! Jakie gówno. Coś nie wyszło. O, ładnie. Żeś mi go tu oszołomił, a ja go dobiłem. No, genialnie. No, poddajcie się, Angole. Nie macie już co robić. Możecie już tylko błagać o życie.
dwa kafle zarobimy na was. Może być. Mnie to tam szczerze obojętne. Dobrze, zniszczyć mi to gówno. No okej, dobra. A, czyli te tereny już są czyste. Właśnie liniowiec już dawno wyparował stąd. O, całkiem nieźle to koło sterowe wygląda. Żagle też niczego sobie. Więc nie narzekam. Zawsze to mogło inaczej wyglądać. O, tam możemy jakoś się zatrzymać. Chyba. Zacumujemy tam, gdzie nam każą. Jest. Jest. Miejsce do zacumowania. A dlaczego to mi nagle automatycznie? Ja tego nie ogarniam. Dobra, co mój? Pięknie. No i teraz... Aha, znowu mamy czerwone pole. No bo tu mamy plantację, a na tej plantacji po prostu musimy się wykazać jakby... taką jakby anonimowością. Czyli brak wykrycia musi być w tym wypadku. Dobra. Okej. Cichutko. Ja tu ci chcę pomóc. A ty mi nie szkodź. Myślałem, że przyjdzie. Albo będzie się wracał, to wtedy... O, wtedy go zaskoczę. Będzie miał problem. Chodź tu. O, to było banalne wykonanie. I po prostu go przeszukać. No, tutaj to chociaż lagów nie ma, no. Ja się cieszę. Przynajmniej jest jak tutaj trochę popatrzeć widoki. Gdzie jeszcze wrogów? O, proszę. Iguana? Tak, iguana. Dobra. Jak jeszcze będzie zadziałać dość inny sposób niż zwykle. Dobra, chodź tu, kolego. Zatańczymy. Kurde, coś mi przeszkadza. No, może jeszcze jeden dołączy. Dobra, widzę, że się prosi ładnie o to. Dlatego mu sprawimy tą przyjemność. I dołączy do niego. Dobra. Lucik. Lucik. I pięknie. Wystarczy, że to właśnie zniszczymy. Sabotaż udany. A teraz zajmijmy się następnymi zagrożeniami. Dobra, zagwiżdżaj i przyjdziesz mi tu. Podejdź. Mam dla ciebie pewien prezent. O, króliki tu też są. Jest na co tu polować, chociaż dla nas takie polowanie to już nie będzie istotne. Chociaż dla kasy, owszem. No moment. Przecież to i tak jest takie wolne, to nam nie ucieknie szybko. No proszę. Wystarczy, że to ukrytym ostrzem szybko ubijemy. Hałasu nie narobimy. No, proszę bardzo. Chociaż nie, czekajcie, są jakieś upgrade'y dla Edwarda. No widzicie, już powiedziałem Edwarda, chciałem powiedzieć Adewale. Ale chyba nie takiego rodzaju, które miałem na myśli. No cóż, pogodzimy się z tym jakoś.
Tak czy inaczej, wspinamy się teraz po tym młynie. Zrobimy takie coś. Lol. Wo. Nie za ostro trochę? O, tak też może być. O, spiąłbyś się. O, ręce ci się tam przybiły. Nie żartuj sobie. Dobra, synchronizuj mi to. Tak myślę, że dzisiaj odcinek będzie nieco krótszy i bez misji fabularnej. Ło. Te on w ogóle... Nie no, szacun. W ogóle nic mu się nie stało. Dziwny przypadek. O proszę, mamy tutaj jakiś sojuszników. Nie no, tak nie zrobimy. Tu kolega podchodzi do nas. To zaraz mu zafundujemy zabawę na wysokim poziomie. A co ja się będę... Trzeba to szybko i sprawnie, bo czasu nie ma. A już i tak sporo żeśmy go zmarnowali. To jakoś tego królika trzeba będzie... O, ze strzałki go weźmiemy. O. Uuu. Nie wiem, czemu tak dziwnie zareagowali na to. Ale wywalone mam na to. I tak to są sojusznicy, bo świecą na niebiesko. Czekaj, gdzie ten królik? Gdzie ten mój połów? Jest tutaj. Dobra. A dlaczego ja mam za nimi podążać? Aha, oni będą za mną podążać, tak? Czyli to teraz są moi sojusznicy. O, przydatne. Dobra. Kolejny łup. Na sprzedaż pójdzie, zarobimy i będzie fajnie. Tu mamy skrzynkę. No, tu mamy dużo FPS-ów. Nie klatkuje strasznie. Ale trzeba dalej się zająć plantacją, jak chcemy po prostu, żeby było już czysto. Oni mi się tutaj mogą przydać. O kurde. Dobra, sabotuj, sabotuj. Aha, to oni się tutaj z nimi bawią. Byleby mi to tylko nie ubili tych niewolników. O shit. Fuck. No to zarąbiście. Yeah, dobrze. Pomagają, pomagają, widzę. Im to wychodzi. Całkiem przydatni sojusznicy. Dobra, trzeba wam tu już pomóc, bo się męczyliście z ostatnim. A tak nie można. Dobra, gdzieś jeszcze jakieś ciała do zlutowania. Tu już mamy króliczka. No, to do mnie pisze SMS-y. O, super. Aż się cieszę. Jakaś promocja. Nie czekajcie, tylko od razu idziemy. Czasu mamy mało, jak już powiedziałem. O, tu trochę ciał do zlucenia. A troszeczkę z tym wzrokiem orła posiedzimy. Co nam to zaszkodzi? I tak za często z tym nie chodzimy. O, dało nam jakąś strzałkę z liną. Gdzie jeszcze byśmy mogli pójść? Tutaj na przykład.
Tam na górze mamy też. Dobra. Twórzcie atak. O, ty. Nie ma. Ach, chciał mi zrobić tutaj alarm. Nie ma. O, dostał ze strzała. Dobrze mu tak. Bardzo dobrze. Gdzie jeszcze? Mamy jeszcze kilku. Tam pójdziemy, między innymi. Zrobić taki atak z zaskoczenia. A, ładnie. Profesjonalne. Tak, przystało na asasyna. Wysokiego poziomu. Skrzynia na górze. Nie, na co mi drabina? Parkour na lepszy. No, wspinać też się potrafią. No to nie mają z tym żadnego problemu. O, to dobrze, bardzo dobrze. To przynajmniej świadczy o nich, że mają jakieś zdolności. To mnie chociaż jakoś cieszy. W pewnym stopniu. O kurde. Dobrze. No, brawo. Genialna robota. A te jeszcze skrzynkę odkopię. O, zdążyłem. Byłem szybszy. Dobra. Wiecie co? Skończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dzisiaj będzie krótszy odcinek ze względu na to, że po prostu mam mało czasu, po prostu chcę to jakoś wykorzystać jeszcze. Trzymajcie się, na razie. Yo, Czarny Bambo się też z wami żegna i w następnym odcinku miejmy nadzieję, że już będzie misja fabularna. Na razie.